Nie mogę w to uwierzyć, że dzisiaj procedujemy nad ustawą o sądownictwie, która chce zanarchizować tak prawo, jak i sądownictwo w Polsce. Nie mogę uwierzyć w to, że nie przedstawia ją minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, ale przedstawia ją przedstawiciel minister do spraw Unii Europejskiej. Czy to oznacza, że my już oddajemy to, co mamy własnego, prawo wprowadzać prawo w Polsce Unii Europejskiej? Szanowni Państwo, jak może być w ten sposób, aby jeden sędzia miał prawo do zarzucania innemu sędziemu, że on nie jest sędzią? Jak możemy w ten sposób deprecjonować 3000 młodych osób zdolnych, które przyszły i chcą zmieniać prawo w Polsce, chcą ją wypełniać, to prawo w Polsce, chcą jak najlepiej spełniać swoje obowiązki? Zbigniew Ziobro nie chce anarchii i dlatego nie prezentuje tej ustawy. Zbigniew Ziobro jest za praworządnością. Dziękuję. Kto ma Polskę w sercu, nie zagłosuje nigdy za tą ustawą. Dziękuję bardzo.